jak zarejestrować się w systemie Swarmcheck, to prostsze niż myślisz. Wejdź na stronę główną. Po prawej stronie znajdziesz panel rejestracji. Możesz zarejestrować się na trzy proste sposoby. Pierwszy z nich to połączenie aplikacji Swarmcheck z Twoim kontem Google. Wystarczy, że klikniesz na ten przycisk, a następnie zalogujesz się do swojej skrzynki pocztowej. Druga możliwość to zalogowanie się poprzez Twoje konto Microsoft. Wystarczy, że klikniesz na odpowiedni przycisk i zalogujesz się do swojej skrzynki. Możesz także zarejestrować się poprzez wpisanie adresu e-mail. Tak właśnie zrobimy tym razem. Po wpisaniu adresu e-mail klikam kontynuuj, a następnie zarejestruj się. Teraz przyszedł czas na weryfikację mojego adresu e-mail. Klikam wyślij kod weryfikacyjny. Kod został wysłany na moją skrzynkę odbiorczą. Zaloguję się zatem i sprawdzę, czy kod już tam na mnie czeka. Tak właśnie jest. Teraz potrzebuję skopiować kod i przekopiować go do odpowiedniego okienka. Po przekopiowaniu kodu klikam zweryfikuj kod. Udało się, mój adres e-mail został zweryfikowany. Teraz mogę ustalić hasło. Hasło powinno mieć przynajmniej jedną dużą literę, przynajmniej jedną małą literę, znak specjalny oraz cyfrę. Właśnie takie hasło postaram się ustalić. Klikam utwórz. To już prawie koniec. Moje konto zostało utworzone. Teraz muszę nadać sobie nazwę użytkownika lub pseudonim. Chcę, aby było tym moje imię i nazwisko. Akceptuję regulamin i politykę prywatności. W razie potrzeby mogę je tutaj przeczytać i przechodzę dalej. Teraz zaznaczam, jakie języki znam. Dzięki temu system będzie pozwalał wypowiadać mi się nie tylko w języku polskim, ale także w języku angielskim. Zaznaczam, przechodzę dalej. W tym momencie mogę wybrać tematy, które mnie interesują. Myślę, że będzie to psychologia, filozofia i spróbuję też wpisać coś, co przyjdzie mi do głowy. Sztuczna inteligencja to jest to. Klikam gotowe. I jest, właśnie zarejestrowałam się w Swarmchecku. Teraz mogę swobodnie przeglądać mapy, ale także dodawać argumenty.